chciałbym serdecznie powitać śpiewającą rodzinę Kaczmarek. Rodzice są śpiewakami operowymi. Iwona Kaczmarek, sopran, Piotr Kaczmarek, tenor oraz dwóch niezwykle utalentowanych synów obdarzonych przepięknymi głosami. Adam Baryton i Wojciech Baryton. Śpiewająca rodzina Kaczmarków w swoim niezwykle bogatym repertuarze posiada wiele znanych arii i dworów z opery i operetki, piosenki z muzykami, a także światowej polskie standardy muzyki estradowej, przeboje muzyki filmowej oraz pieśni patriotyczne i religijne. Rodzina występuje w kraju, jak i poza jego granicami. Dlatego też cieszymy się, że są dzisiaj wśród nas, że przybyli do naszej parafii, chcą uświetnić swoim śpiewem dzisiejszą uroczystość. Zatem też serdecznie witam was wszystkich, którzy przybyliście na dzisiejszy koncert patriotyczny Opowiedz nam ojczyzno w wykonaniu śpiewającej rodziny Kaczmarek. Ojczyzny zasługują na największe
to dzięki nim właśnie w takie dni jak dzisiaj możemy się swobodnie spotkać i wspólnie wysłuchać i wspólnie zaśpiewać piękne pieśni i piosenki patriotyczne. A właśnie takie dzisiaj będą brzmiały podczas całego koncertu. Chcielibyśmy rozpocząć nasz dzisiejszy występ tymi starszymi pieśniami. Między innymi będzie to pieśń rycerska Stanisława Moniuszki, hymn do miłości ojczyzny, do którego słowa napisał Ignacy Krasicki. Będą także pieśni, które powstały wśród legionistów polskich, między innymi Szara Piechota, czy Bywaj dziewczę zdrowe, Maki Stanisława Niewiadomskiego i Przepiękna modlitwa obozowa, czyli hymn, który został napisany w obozie dla internowanych żołnierzy. Napisał go Adam Kowalski, żołnierz Armii Krajowej. Drodzy Państwo, zapraszam gorąco, abyśmy otworzyli dzisiaj nasze serca na te piękne pieśni i cieszyli się z tego, że możemy żyć w wolnym kraju, możemy mówić naszym pięknym polskim językiem, pielęgnować nasze polskie tradycje. Bo, drodzy Państwo, jeśli tego zabraknie, skończy się nasz naród. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Tak więc zapraszam do wysłuchania pierwszej pieśni. Będzie to pieśń rycerska Stanisława Moniuszki, a wykonają dla Państwa Piotr Kaczmar.
Niech mnie za wielką zabiera.
Ten piękny utwór pochodzi oczywiście ze wspaniałego serialu Dom. Muzykę do niego skomponował Waldemar Kazanecki, a wykonał go dla Państwa przepięknie profesor Adam Manija. Ja chciałabym Państwu przeczytać, co o ojczyźnie pisała Maria Konopnicka. Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mniemowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja to wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone od piasta. To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśni nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja to praojców sława, Szczerbiec Chrobrego, Cecorska Buława. To duch rycerski, szlachetny, a męski. To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, co jej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci pracą u ojców, a piosenką u dzieci. Myślę, że słowa tego wiersza wyrażają myśli wielu z nas. Szanowni Państwo, w dalszej części koncertu piosenki patriotyczne, ale te, które powstawały już bardziej współcześnie. A rozpoczniemy piosenką, która została napisana w bardzo trudnych czasach dla nas Polaków, w czasie stanu wojennego. Napisał ją ksiądz Karol Dąbrowski, a została rozpowszechniona i najczęściej śpiewana podczas mszy świętych odprawianych przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Ta pieśń to oczywiście Ojczyzno ma. Yeah.
Thank you.
Thank you.
chciałabym zadedykować wszystkim mamom, a przede wszystkim tym mamom, które musiały pobłogosławić swoich synów i wysłać ich na wojnę, na bitwę. Będzie to piękna ukraińska pieśń zatytułowana Moja Matko, ja wiem. Yeah.
oczywiście marsz pierwszej brygady.
Państwo macie ochotę jeszcze z nami zaśpiewać. Przewidzieliśmy również taką sytuację. I na zakończenie, drodzy Państwo, zaśpiewajmy w takim razie piosenkę, którą napisał Jan Pietrzak. Piosenkę, która towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Cały czas jest aktualna i pewnie będzie aktualna przez następne lata. Żeby Polska była Polską. Serdecznie dziękujemy za ten przepiękny wieczór w naszym kościele świętej Jadwigi.
Cieszymy się wszyscy, że mogliśmy się tutaj razem wspólnie spotkać i ubogacać się tymi treściami patriotycznymi, które niósł dzisiejszy koncert. Za to serdecznie Wam dziękujemy i życzymy. Dodam w międzyczasie, zanim się tu zastanowimy, co jeszcze ewentualnie zaśpiewamy, że jeśli Państwo chcieliby posłuchać nas jeszcze troszeczkę, to 22 stycznia w Ośrodku Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim będziemy mieli koncert noworoczny, na który już bardzo gorąco Państwa zapraszamy. Również zapraszamy księdza proboszcza, pozostałych księży. Mamy nadzieję, że się z Państwem spotkamy. No to w takim razie może zaśpiewajmy. Przybyli ułani pod okienko. Ale wszyscy będziemy obserwować.